gramy w Antidą. Jest to taki horror w stylu Piątek 13, Krzyk, Przygoda Mionoglata, czy jak to tam się nazywało. Mamy masę wrzeszczących nastolatek, ich pół mózg, ich kukli. No i oczywiście bzykanko gdzieś na peryferiach, gdzie pojawia się potem jakiś kart, który kolejno orduje te postacie. No i tutaj właśnie mamy gameplay, chciałbym zobaczyć gameplay z PS4, bo gra przeskoczyła z poprzedniej generacji na nową. I wygląda to całkiem nieźle, choć oczywiście trzeba się nastawić, że horror jest po prostu denny, tak? Ma denną fabułę, straszenie polega na tym, że nagle coś wyskakuje, coś spadnie. Zresztą za chwilę będzie można to zobaczyć. I jak widać, gra będzie podzielona najprawdopodobniej na rozdziały. Mamy fajną blondyneczkę, która się tam kąpie. Zwróćcie uwagę na oczy, usta i wyrzanie twarz. Just look at it. I have the wall. I have, don't have the full image. I have the wall, really. Yes, I know. You have to be a shoulder, something that's in the picture. Shoulder, okay. Yeah. Okay. That's all. Okay, thank you. I akcja się przeniosła. Jak widzieliście, sam coś się stało, nie wiadomo co. Mamy pani Karę i gościa, który udaje inteligentny. Mówię, zwróćcie jeszcze raz na uwagę na twarzy, bo naprawdę świetnie ją obserwowano. Mimika twarzy. Słyszycie
tego, ale gość tłumaczy panience, że duchy nie istnieją. Mam dopiero 2 minuty, a panienka już mnie drażni. Właśnie gra.